Dzień dobry Polsko, dzisiaj po raz drugi już, tym razem jesteśmy w stolicy Wielkopolski, w Poznaniu u Dawida. Witaj Dawidzie. Dzień dobry. Jesteś bardzo punktualny, 17.00 zgodnie z tym jak się umówiłeś, jesteś, a powiedz mi tylko z kim się umówiłeś? Z dziewczyną. Z dziewczyną, znaczy z twoją dziewczyną? Nie. Czy? Z koleżanką. Z koleżanką, a koleżanka ile ma lat? 12. 12. A ty, Dawid, ile masz lat? 40. Czyli różnica wieku między wami to 28 lat. Tak. Uważasz, że to jest dobra różnica wieku na... Nie. Nie? Zależy na co, no przecież nie mówimy o niczym złym. Okej, no to w jakim celu przyjechałeś? Spotkać się, porozmawiać, pojechać do McDonalda. Pojechać do McDonalda? Tak. Mhm. 12-latkę. Ty, 40-letni mężczyzna, obcą sobie 12-latkę chciałeś zaprosić do McDonalda. Tak. A no i co chciałeś w tym McDonaldzie robić? Nic. Zjeść lody i odwieźć koleżankę do domu i koniec. Zjeść lody. Ciepłe, zimne te lody miały być? Zimne, normalne w maku. Zimne z maka, tak? Mhm. I tylko tyle miało być? No nic więcej, no bo... Okej. Dawid, to powiedz mi proszę... To jest twój komunikator? Chyba tak, no tak. Weź sobie do ręki ślad. Twój? Jesteś pewien? Tak. Widzisz treść tak, rozmowy? Widzę. Czy to jest. Treść... Ale to były tylko żarty. Okej. Okay. Bo... Okej, to były żarty. No bo no dobrze, no do takich sytuacji, to, które ja rozumiem. Dochodzą, to. Dawid, my jesteśmy ECPU Polska, łowcy pedofilii. No. Tak. Poczekaj, to sobie zamkniemy nasze auto. Jesteśmy ECPU Polska, łowcy pedofilii. I my w takie żarty nie wierzymy. Masz świadomość tego, że chcąc spotkać się z 12-latką, ciężko nazwać to żartem. Cokolwiek chciałbym innego robić, to nie spotkałbym się w takim miejscu, no nie czarujmy się. A co byś chciał innego robić? Nic innego. Chyba, nic no, innego. Bo skoro jesteście łowcami pedofilii, no to wiadomo o co chodzi. Okej. Okay. Przed chwileczką potwierdziłeś mi autentyczność twojego komunikatora, tak. Że to jest twój. Tak. I w tymże komunikatorze odnośnie dzisiejszego dnia i godziny 17 tutaj w Poznaniu czytam. No to pojedziemy sobie na wycieczkę, staniemy gdzieś w fajnym miejscu i się trochę popieścimy i pocałujemy. No tak, to są żarty, tak ale, mówiłem. Kurde, Dawid, dowcipny jesteś wobec 12-latki, ale okej, okay, idźmy dalej. Kolejny żart. No. Zobaczysz, będzie fajnie. Ja ci poliżę cipkę, a ty mi poliżesz penisa. No to są tylko żarty, tak jak mówiłem, miało być tylko wycieczka do maka i tyle. Dawid, masz córkę, prawda? Mam. Córka ile ma lat? 12. Czyli dokładnie tyle samo, no ile tak. Dziecko, z którym chciałeś się spotkać. A czemu tak na serio, bez żartów, nie wziąłeś swojej córki na lody? A, no bo moja córka nie mieszka ze mną. To ja wiem, że twoja córka nie mieszka z tobą. A wyobraź sobie teraz, korzystasz z internetu, korzystasz z serwisów społecznościowych, siedzisz sobie właśnie w domu, włączasz sobie Facebooka, nagle pojawia ci się ikonka, transmisja na żywo, ECPU Polska, owcy pedofilii. I spotykasz, widzisz tam jakiegoś mężczyznę, no wiem, co jest, tak, widziałem. Który pisał do twojej córki, 12-letniej, i zaprasza ją do McDonalda, a potem potem sobie z nią żartuje, że będzie jej lizał cipkę, a ona będzie mu lizała penisa. No dobrze, jak odbierasz ja wiem, żart? Że moja córka nie korzysta z takich rzeczy. Mhm. Więc ty polujesz na te, które korzystają? Nie poluję, bo to były tylko żarty. A jak długo te twoje żarty trwały, powiedz mi? No nie wiem, kilka dni teraz. A jakbyś tak pomyślał, bo ja mam dokładną datę, kiedy zacząłeś rozmawiać. No nie pamiętam. No. Ja tobie przypomnę. Tydzień, dwa. Miesiąc. No dobrze. Miesiąc. To był 25 dzień września. No to miesiąc. Wtedy zainicjowałeś rozmowę z dzieckiem. Znaczy, podawała, że ma 16 lat. Nie, nie podawała do nic. No na profilu było 16. Bo nie. Nie może. W jakimś Dawid... czasie wyszło. Że mam ja tobie, wiesz co, no mam gdzieś tylko, mam bardzo obszerną tą. Czekaj. Mhm. A tak, twoja córka ma telefon na abonament czy na kartę? Nie ma telefonu. A nie ma telefonu? Nie ma. To dzięki temu żaden taki dowcipny Dawid przynajmniej nie zaczepi. No to się. Wiesz co, to fajnie widzisz, że twoja ex-żona dba o bezpieczeństwo twojej córki. No nie dba. A ty w tym samym czasie, zamiast pomyśleć o własnej córce, piszesz do innych 12-latek i próbujesz się z nimi spotykać.
mając tego świadomość, bo przecież powiedziałeś, że przyjechałeś na spotkanie z 12-latką. Tak, ale no to miało być normalne spotkanie, nic więcej. Okej. Okay. Powiedziałeś, że dziecko tobie powiedziało, że ma 16 lat, tak? Nie, no na profilu miałem 16, dopiero po jakimś czasie wyszło, że ma 11. Nie. Dawid, to też jest twój drugi komunikator? Tak. To jest twój drugi komunikator? Tak. Okej. Okay. I czytamy z tego drugiego komunikatora. Cześć piękna, może jakieś miłe spotkanko. Dziecko się pyta, a ty masz 40 lat? Tak, mam 40 lat, ale bardzo mi się podoba, że chętnie bym się z tą spotkał. Ale ja mam 12 lat, niecałe. Tak. Co ty odpowiadasz? 12 lat, a wyglądasz no sorka, w takim razie myślałem, że 16. No tak, bo na profilu miała 16. Nie, ona tobie pisze, że ma 12. No na profilu również tak miała napisane. Nie, na profilu ma 16. Ale w pierwszym zdaniu, nawet jeżeli by przyjąć to, co mówisz. Zgadza się. Ja nie będę się z tobą kłócił, polemizował, ale jeżeli nawet przyjąć, to dziecko raz, dwa, trzy, dosłownie w czwartym zdaniu do ciebie pisze, że ma, w trzecim zdaniu pisze do ciebie, że ma 12 lat. Zgadza się? Zgadza się. I to było 25 września. Tak. Dziś mamy 30 października. Tak, zgadza się. Minęło 35 dni. O 35 dni masz świadomość, że to jest 12-latka. No tak, ale nikt nie... No do niczego nie doszło, nie miało. No nie doszło. No czekał, no, czekał na dziecko. No. Czekał na dziecko. Lody w samochodzie? A czemu lody? Czy tutaj lody miały być? No przecież pana. No bez przesady, no... Ja rozumiem, o co chodzi. Rozumiesz, tak, o co chodzi? Tak. Masz świadomość tego, że spotkanie się, tak jak ty pisałeś, w takim celu, no bo ty jednak jasno określiłeś cel, Dawid. Znaczy to były tylko żarty, miały być lody z Magdalena, no tak, mało śmieszne. A wiesz, że z takich mało śmiesznych żartów robią się poważne, poważne nie żarty. Zgadza się. Masz świadomość tego, że to, co zrobiłeś, to jest przestępstwo. No nie jest przestępstwo, bo do niczego nie doszło. Namawianie dziecko do seksu, zaproponowanie mu spotkania. A to tak, no ale to było tylko... Przyjechanie na to spotkanie... Dlaczego? No, przyjechanie na to spotkanie, to nie są żarty. Znaczy... Dawid, no dobrze. No, rozumiem, o co chodzi. Pytasz to dziecko, czy nikt mu nie lizał jeszcze cipki? No dobrze, to było... Mówisz, że smakuje... No, to też były żarty. No tak. No. Nawet wykazałeś troskę, ci powiem, w tym wszystkim, bo zapytałeś się dziecka, czy kiedyś zdarzyło mu się udusić lizakiem albo lodem. Nawet wykazałeś troskę, to ci powiem, to że widać, że jakiś... Głupie żarty, no i tyle. Syndrom ojcowski masz sobie. Dawid, powiadasz głupie żarty. No, bo... tak. A po co wysyłałeś w takim razie do tego dziecka film porno z seksem oralnym? To też był żart? No tak, był żart. No, aha, w 12-latce wysyłasz film porno z seksem oralnym i uważasz, że to jest żart. No tak, no był to żart, głupi żart, bardzo głupi żart, no zgadza się. Wiesz co, no można w kategorii byłoby to potraktować żartu, gdybyś to wysłał 40-letniej koleżance o względy, której zabiegasz, powiedzmy. I to można byłoby potraktować, uznać za głupi żart. No, w tych okolicznościach, no nie uznałbym tego za żart, a już tym bardziej głupi, jeżeli wysyłasz to z pełną świadomością, do 12-letniej dziewczynki. No to był tylko żart, nic więcej. Dawid, kurde, taki z ciebie dowcipny tata dwojga dzieci. Czy masz dwoje dzieci? Dwoje mam. Masz córkę w tym właśnie lat 12. Tak. No jakbyś się czuł, gdyby jakiś inny 40-latek tak sobie żartował z twoją córką? No, no jakbyś się poczuł? Się poczuł. Wyobraź sobie, że twoja żona dzwoni, przejęta faktem, że odkryła, mówi, że córka nie ma telefonu, ale odkryła w telefonie twojej córki. No nie byłbym takie szczęśliwy. Nie byłbyś szczęśliwy. No i co byś wtedy chciał zrobić? No nic. No wiadomo, że... No wobec sobie, że masz techniczną możliwość ustalenia danych takiego mężczyzny i możesz się z nim spotkać. Wyobraź sobie, że spotykasz się z takim mężczyzną, który takie rzeczy pisał do twojej córki. No nic bym mu nie zrobił, no co? A nic byś mu nie zrobił. No ci powiem, że też mnie zastanawiasz, bo jako ojciec... No dobrze, no wie pan, ja staram się akurat dzieci wychować, żeby nie chodziły po internecie i tak dalej. Chociaż ty sam chodzisz. No ja sam chodzę. I sam piszesz do 12 lat. Dobry ziciak twojej córki. Zgadza się, nie tylko, no głównie to było głupie i tyle, no. A później wywiązało się z tego taka nie inna rozmowa. Tylko tak jak wspomniałem, mówisz, że to było głupie, ale... To było przede wszystkim poważne przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego.
W związku z powyższym zmuszeni byliśmy powiadomić o tym fakcie Komendę Miejską Policji w Poznaniu, Wydział Kryminalny. I w tym momencie przekazujemy Ciebie w ręce policjantów z Wydziału Kryminalnego w związku z popełnianiem przez Ciebie przestępstwa z artykułu 200.